Siema, siema, ekipa, ja jestem Kokolino i witam was koniecznie na moim kanale, ale po pierwsze, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba, łapkę w górę, gdy lecimy po 17 tysięcy subskrypcji. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to na ten moment, jak ja go nagrywam, brakuje nam tylko i wyłącznie 3 subskrypcji, więc pewnie jak już oglądacie ten odcinek, już mamy 17 tysięcy subskrypcji, ja sobie świętuję z Piccolo w ręce, więc mega was zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam was też bardzo serdecznie na NB, do której link macie w opisie, a jeżeli zarejestrujecie się z linku w opisie, macie 1 euro na start. Chcecie sobie kupić jakieś tańsze gierki albo coś takiego, karty szak, mega zapraszam was na NB. A w dzisiejszym odcinku wam pokażę, jak ja zarabiam, jak mega szybko zarobić w GTA 5 online solo. Praktycznie, że bez wymagań, nie mówię, że bez wymagań, mówię praktycznie bez wymagań, więc nie dysujcie mnie w komentarzach. Ja na ten moment mam 21 level i mam ładny stan konta, mam zajebistą kurumkę i mam zajebiste życie w GTA, tak. Teraz sobie będę kupować najdroższy apartament w grze, więc mega kozak. Jak ja to robię? Po prostu pomaga mi jeden widz, wy możecie wykorzystać jakiegoś swojego znajomego, możecie się znaleźć na przykład w komentarzach, czy będziecie się wymieniać. Ja mega pozdrawiam Markusa, Markus mi teraz mega, ale to mega pomaga. I mega ci za to dziękuję, mordeczko. Czekajcie, dam mu za pro. Mega ci, mordeczko, dziękuję, no bo pomagasz mi mega kozacko i dostaniesz po tym odcinku zaproszenie do ekipy Niko na PC-cie. Nie mówcie mu jeszcze, nie mówcie mu, a nie mówcie mu w komentarzach, nie zdradzajcie go, bo ja po prostu wezmę mu, dam to zaproszenie po publikacji tego odcinka, więc zobaczymy, czy chłop się zdziwi. Nie bierzcie mu tam, nie spoilerujcie mu tam w komentarzach czy coś takiego, bo zobaczymy, czy ogląda. Więc Markus, jeżeli oglądasz ten odcinek, to napisz jakiś fajny komentarz, a przytnę ci serduszko. Jeżeli będziesz miał serduszko, to znaczy, że jesteś już w ekipie Niko, albo po prostu szybciej. Ale nieważne, dobra, lecimy sobie. My robimy osobiście napad na Caio Perico. Cały czas jeden sposób, cały czas jedno podejście. To już jest chyba nasz trzeci napad, z tego co się nie mylę. Więc mega kozackie i mega fajnie. Ale dobra, nieważne, lecimy sobie tutaj, oczywiście dostanę 85%, przynajmniej taką mam nadzieję, co nie? Bo zawsze teoretycznie dostaję 85%, chociaż się wymieniamy, że on raz 85%, ja raz 85%, on raz 85%, ja raz 85%. I tak się cały czas wymieniamy, więc moim zdaniem jest to mega fajnie, obydwoje na tym dobrze wychodzimy, ja też mam kosatkę, więc też, ale po prostu nie ogarniam jednego przygotowania, nie chcę się po prostu zrobić, więc najprawdopodobniej będzie z tym problem. Mamy zajebistą ogarniętą postać, wczoraj robiłem modyfikację tej postaci, więc mega kozacko wyglądało, jak trochę taki, jak wy to powiedzieliście na live'ie, nie mogę tego powiedzieć na YouTubie, bo mi mogą zablokować odcinek, a nie chcę przerwać daily, chociaż jeżeli z tego co wiem, to jak YouTube skasuje odcinek, to nie przerywa się daily, ale nieważne, po prostu nie chcę mieć demonetyzacji. Tak, dobra, nieważne, lecimy sobie, cały czas jest jedno podejście, jak widzicie, mam już te podejście normalnie w małym paluszku, w tym małym paluszku, mam już to kurna, w tym małym paluszku, mam już to wyćwiczone te podejście i mam nadzieję, że jest kozacko. Dobra, lecimy sobie tutaj, ja dalej za bardzo nie ogarniam sterowania w tym GTA, o Jezu, ale walnąłem w mikrofon, o Jezu, o sorry, mam nadzieję, że nie było aż dużego chestera, wytnę to jakoś w montażu. Dobra, nieważne, jak ja szybko gadam, aż się zmęczyłem, kurna, dobra, lecimy sobie tutaj, oczywiście nie będzie całego napadu pokazanego. Albo wam zrobię cięcia, albo jakoś to wam przytnę, albo jakoś to wam zrenderuję, więc mam nadzieję, że nie będzie jakoś kurna tutaj dziwnego buga. Dobra, nieważne, ogólnie nie umiem jeszcze za bardzo montować odcinku, więc jeżeli będzie jakieś cięcie przez OBS-a albo coś takiego, no to wiecie, konsolowe odcinki się łatwiej montuje niż takie z PC-ta, bo całkowicie to jest inna apka, inne takie Premiere Pro, a Share to jest co innego, więc naprawdę trochę się to różni. Ale nieważne, dobra, może nie Premiere Pro, ale dobra. Gdzie to się wysiada? Dobra, pod G, mam trochę zasłoniętą klawiaturę, kurna. Oddycharka założona, mam trochę zasłoniętą klawiaturę, niestety, bo jakby wam to powiedzieć... Mam mikrofon przed nosem idealnie, bo zawsze miałem nad sobą, teraz mam mikrofon przy sobie, czyli idealnie przed twarzą, tak jak powinno być. Ale trochę wysiejnik mi zasłania pół klawiatury, więc trochę przestrzane jest. Dobra, nieważne, muszę tego się ogarnąć. Ja dam sobie mikrofon za siebie, czy coś takiego. Dobra, przed sobą dam trochę wyżej, nieważne, sorry bardzo. Serio, zostawcie subapy w górę, korzystając z tej pięknej chwili, zostawcie subapy w górę. I odcinek się kończy po pierwszej nieudanej próbie, więc zobaczymy, do której próby dojdziemy, kurna. Jeżeli będzie pierwsza nieudana próba, od razu kończę odcinek. Jezu, jak ja walę w ten wysiejnik na tym mikrofonie, kurna, ja pierdzielę. Dobra, pierwsza nieudana próba, od razu kończymy odcinek, więc lecimy. Ocie, panie, ja nic nie widzę na pół ekranu, mam monitor, panie, ja pierdzielę. Dobra, ale nieważne, na pół monitora mam monitor przez popfilter, fajnie widać. Nieważne, dobra.
lecimy, nauczyłem się pływać do dołu, do góry, do góry, do dołu, umiem pływać, więc jest kozacko. Widz mnie nauczył mniej więcej pływać, ja się potem douczyłem sam i zajebiście jest. O, dostałem powiadomienie na Instagramie, zapraszam was na Instagrama, możecie wpaść na Instagramie mnie zaobserwować. I telefonu nie mogę odblokować, bo pop filtr zasłania mi twarz i no, FaceTime mi nie wyłapuje, oje. Dobra, w ogóle dzisiaj miałem jakieś problemy z moim telefonem, bo cały czas mi przez FaceTime'a chciało odblokować, ja miałem maseczki, mi telefon wariował. Miałem maseczkę tak trochę pod nosem i mi cały czas telefon wariował, musiałem wciągnąć maskę, bo nawet przez kod nie mogę odblokować, więc trochę przesrane z tymi Face ID, ale podobno w aktualizacji iOS 15 ma być, że jeżeli masz Apple Watcha, to możesz odblokować telefon przy użyciu Apple Watcha, więc mam nadzieję, że już to wprowadzą niedługo i że to nie jest fake. Jeżeli to będzie fake, to się trochę wkurzę, bo będzie mega lipa, bo czekam na to trochę. Ale czekajcie, muszę wziąć ten mikrofon trochę niżej, więc oho! Już pierwsza próba nieudana. No dobra, może nie kończmy, dobra, nie kończmy, to nie jest do końca twoja wina, mordo, nie kończmy, to też jest trochę...